nie podbędziemy się nigdy wpływów Federacji Rosyjskiej z Afryki. Musimy się z tym pogodzić. Junta obiecuje nowe jutro. Nowe jutro może być z Rosją, ale jak to mówiłem parokrotnie, nikt ci tyle nie da, ile ci może obiecać Federacja Rosyjska w Afryce. Za każdym razem, jeśli odwracamy się od Republiki Francuskiej czy Stanów Zjednoczonych, to to automatycznie szukamy po drugiej stronie, czyli Federacja Rosyjska, Chiny. Nawet jeśli ma i byłoby bardzo łatwe dla Republiki Francuskiej i Stanów Zjednoczonych przeprowadzić operację obalenia e, tej funty wojskowej. Tylko w tym momencie znowu będzie kolonializm krajów zachodnich. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Bartłomiej Wypartowicz, a to jest scanner Defense24. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Aleksander Olech, analityk zajmujący się rywalizacją francusko-rosyjską w Afryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. E, zacznijmy może od tematu Wagnerowców. Temat jest teraz dosyć mocno e, obecny w opinii publicznej, między innymi przez to, co się dzieje na Białorusi, ale nie możemy zapomnieć o tym, że jednak e, tutaj Wagner ma swoje dosyć duże siły w Afryce. A między innymi jest to Republika Środkowoafrykańska, jest to Mali. Skąd się tam Wagner wziął i czy myślisz, że ta obecność będzie stała, czy może jest to jakaś obecność rotacyjna i w końcu przejmie to po prostu Federacja Rosyjska? Przede wszystkim bardzo dobrze, że wziąłeś pod uwagę kwestię Białorusi i kwestię Polską, dlatego że my, spoglądając czy na Białoruś, czy na Federację Rosyjską, czy na trwającą wojnę w Ukrainie. No, muszę pamiętać też o sytuacji geopolitycznej na świecie i właśnie stąd ta Afryka. Więc my myśląc o Wagnerowcach, pamiętajmy o tym, że to jest taki pewien organizm, który ewoluuje, zmienia się, ale też e, tak naprawdę wpływa nie tylko na sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, mhm. ale też w Afryce. W związku z tym ci Wagnerowcy, którzy są na Białorusi, realnym jest, że realizowali i będą realizowali zadania w Afryce. Mhm. W związku z tym jest to taki szerokokątny plan. Czy Putina, czy Łukaszenki, no przeciwko tutaj szeroko rozumianemu Zachodowi, a w tym momencie dla Polski, która jest tym e, krajem fasadowym. W związku z tym, tak, Wagnerowcy to jest taka idea, która ma być przedłużeniem interesów Federacji Rosyjskiej, zarówno ekonomicznych, jak i militarnych, a przede wszystkim politycznych, dlatego że po tych działaniach Wagnerowców okazuje się nagle, że nie potrzeba armii, nie potrzeba dronów, nie potrzeba wielomiliardowych inwestycji żeby kilkudziesięcioma osobami, ale też obietnicami wejść do kraju afrykańskiego, gdzie drugie państwo, szeroko rozumiany Zachód, od dziesięcioleci inwestował, współpracował i w tym momencie obalamy władzę. To nie chodzi o taką władzę, że jest to wsparcie Republiki Francuskiej czy Stanów Zjednoczonych. To chodzi o dziesiątki firm francuskich, hiszpańskich, portugalskich czy nawet polskich, które w danym kraju swoich interesów nie mogą realizować. Więc ci Wagnerowcy, to jest idea, która ma Budować te wpływy rosyjskie, które w Afryce też są od wielu lat. My zapominamy o tym, że Rosja owszem, kolonizowała, ale kolonizowała, mówiąc ten termin kolonizatorystwo adwokcem Afryki, ale w Europie tutaj. Polska buduje na tym, że nie kolonizowała, i to jest bardzo dobry temat do rozmów z partnerami z Afryki. No, Rosja to robiła. Tutaj i też bardzo mocno angażowała się w Afryce, więc ma te kontakty od lat 60., 70., i to przedłużenie widzimy teraz. Te, mm -hmm. te państwa jak Francja czy Rosja, one od lat ze sobą w Afryce rywalizują i współpracują, dlatego że musimy pamiętać, że też ta polityka jest bardzo pragmatyczna. To jest dzisiaj tak, innego dnia to się zmienia. O czym też pisałem, choćby dla DIN-24 uh -huh. w kontekście y, sprzętu wojskowego Francji, czy najpierw dla Rosji, później dla Ukrainy. W związku z tym ci Wagnerowcy pojawiający się jako taka prywatna firma wojskowa, ale przedłużenie Rosji, to Republika Środkowoafrykańska. No, polski kontyngent był w RSIA. Uh -huh. 2014 rok, y, żandarmeria wojskowa, więc my rozumiemy to, że pojawiła się polska obecność w Afryce, polska obecność wojskowa. No co jest powodem takiego zadowolenia, że budujemy uh -huh. tę swoją obecność. Irak, Afganistan, <laughs> Afryka. No to jest taki. No, mocny przykład na zaangażowanie pozaeuropejskie, no ale okazuje się, że aby utrzymać autorytarną, mm -hmm. czy też totalitarną władzę, dlatego że te mm, granice między totalitaryzmem a autorytaryzmem się zacierają w Afryce. I tu musimy wziąć pod uwagę, że mówimy o, ma o Afryce, czyli ta ilość puczy, ilość zmian władzy, rywalizacja o władzę, a jednocześnie autorytaryzm, czy też totalitaryzm ma wiele wspólnego z Federacją Rosyjską. No. Wydaje mi się, że my nie możemy postrzegać e, tymi naszymi m, klatkami umysłowymi, którymi postrzegamy często Rosję i to jest błędne, ale postrzeganie takimi samymi klatkami państw afrykańskich jest tym bardziej mylne. Tak, dokładnie. W związku z tym, jeśli przychodzi Federacja Rosyjska, która... Yy... Cytuję, nie oczekuje żadnej zmiany wartości, czy też potrzeb demokratycznych, a jedynie e, takowej współpracy, no to jest to co innego niż powiedzmy pomoc rozwojowa od krajów Unii Europejskiej w zamian za e, właśnie te zmiany demokratyczne. W związku z tym RSA będący nie, u władzy prezydentem no, chciał kolejnej e, swojej kadencji, chciał przedłużenia. Teraz, kilka dni temu, bo przecież 30 lipca mieliśmy kolejne referendum, żeby prezydent e, po dwóch swoich kadencjach mógł mieć i trzecią, i kolejne. I to referendum właśnie chronili Wagnerowcy. I to referendum oczywiście na korzyść urzędującego prezydenta Weresia. I właśnie Francuzi z tego Eresia wycofali swoją bazę Wagnerowców, czy też bazy Federacji Rosyjskiej, bo to trudno postrzegać w jakim momencie ona będzie użyta, w jaki sposób. Aha. Tam e, Rosja zainstalowała w RSA, a no, RSA to jest, no, jak sama nazwa wskazuje, to jest centralny punkt na mapie Afryki, bardzo blisko tego sławetnego teraz Sahelu. W związku z tym Rosja. Była tym wsparciem dla rs pod kątem no, budowania wpływów. No i prezydent, autorytarna, totalitarna władza. Dlatego, że mówię, ten autorytarny, totalitaryzm nie chce tych nazw i terminów dawać konkretnej. Dlatego, że według nauk to może być definicja konkretna, a tu się to wszystko przesuwa. W związku z tym jest urzędujący prezydent, który chce być u władzy. Federacja Rosyjska go przy tej władzy utrzymuje, i stąd biorą się interesy energetyczne, polityczne, czy po też wpływy na rs to jest choćby to, co państwo doskonale teraz już wiedzą, to jest Sudan. A tutaj, to żeby też dać prowadzącemu, zaczęliśmy od słowa Ukraina, Białoruś, to jest Sudan, to jest złoto. Złoto to jest inwestowanie w armię rosyjską, która prowadzi działania na Ukrainie i w Białorusi, więc... Też możesz mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale czy nie było czasami tak, że jeżeli chodzi o Republik Republikę Środkowoafrykańską, to Wagner początkowo nie był tam na zaprasza zapraszany, przez firmy, między innymi do ochrony kopalni diamentów. A czy to jest główna idea Wagnerowców? To się zmieniło w ostatnich latach, dlatego że dostrzeżono, jaką potęgą może być ta współpraca. Dlatego wspomniałem o interesach ekonomicznych, dlatego że firmy niekoniecznie muszą współpracować z Federacją Rosyjską, mm -hmm. to może być każda inna firma, ale ma dobrze uzbrojonych żołnierzy, tajemników, którzy mają uproszczony ten łańcuch dowodzenia, logistyki. To nie jest cała Armia, którą trzeba dowodzić, tylko to jest prywatna firma działająca dużo szybciej, która też nie jest przypisana do konkretnych ruchów państwowych, więc można tutaj dać analogię do terroryzmu, że tak naprawdę nie wiemy z kim walczymy, bo ten terroryzm nie ma konkretnego państwa. Tak samo ta jest prywatna firma, z którą się porozumiewamy. Ona może mieć 200 osób, a może mieć 10 tysięcy, zależy, kto do niej dołączy. W związku z tym, Firma, która jest świetnie uzbrojona, ma też co ważne poparcie kraju za sobą, no bo Federacja Rosyjska na przykład stoi za taką firmą, no, to to jest to wartość dodana dla naszych interesów. Stąd też na przykład z, w, w, tutaj, usług wagnerowców mogą korzystać Chińczycy, ale to też nie zmienia faktu, że wiele firm europejskich inwestujących w wrs też pośrednio korzystało z interesów wagnerowców, nawet nie będąc tego świadomym. Po prostu chciało ochrony e, swoich interesów, no bo o interesy i o fundusze i o surowce się to przecież rozchodzi. W tym momencie już wspomnieliśmy o tej obecności w Mali, w Republice Środkowoafrykańskiej, ale gdzie jeszcze obecnie w krajach afrykańskich są Wagnerowcy? Tutaj trudne pytanie, dlatego że też chciałbym dowiedzieć, gdzie dokładnie, bo. Dane są niepełne nie dlatego, że e, to jest jakaś wiedza tajemna, tylko to, co mówię, to są firmy prywatne, one niekoniecznie muszą być e, quasi-Wagnerowe, mhm. mogą mieć powiązania, ale możemy być pewni, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, m, m, w Ukrainie i też negatywnie wpływającą na szeroko rozumiany Zachód, to na pewno jest ten Sudan, mhm. ostatnia, ostatnia, ostatnia e, walka i kolejny pucz. Mamy Mali, mamy Burkina Faso, mamy Libię, jeśli pójdziemy dalej na Bliski Wschód, to mamy Syrię, no ale pojawiają się też sygnały właśnie o Nigrze, pojawiają się sygnały o Angolii, o Mozambiku, o DRK, e, więc to jest wszystko e, bardzo płynne pod względem osób, ale jeśli chodzi o dezinformację, to jest prawie cała Afryka. I też jeśli jedno państwo decyduje się na współpracę z Wagnerowcami, to jest jedna rzecz, ale jeśli pomyślimy o ilości kooperacji na linii Federacja Rosyjska, konkretne państwo, no to ta liczba jest dużo, dużo większa. Więc ja bardziej bym to dostrzegał tak. Wagnerowcy to jedno, ale jeśli są współpracy z Federacją Rosyjską energetyczne, czyli Aha. wydobycie surowców, czy inwestycje w elektrownie atomowe, żeby one były budowane, czy kwestia transportu surowców, czy najprostsze, stypendia dla młodych ludzi, które są teraz tak ważne i na szczycie mówią o tym, że będą stypendia, czy najważniejsza rzecz no, dla, dla naszego tematu tutaj europejskiego, kwestia zboża i nawozów, no to też jest temat afrykański. Ale z drugiej strony, też temat e ewentualnej pomocy w przedostaniu się do Europy, bo Wagner obecnie przy jego obecności na Białorusi, wydaje mi się, że z tymi kontaktami, które ma w Afryce, może destabilizować naszą granicę jeszcze bardziej, ze względu na właśnie wykorzystywanie tych kontaktów i ewentualny przerzut większej ilości osób z tych państw. Nie wiem, jak ty się do tego odnosisz, czy jest to możliwe? Znaczy, no, widać idealnie, jak się zazębiają nasze nasze, nasze tutaj spostrzeżenia, dlatego że ty jako ekspert od tej Europy e, Wschodniej dostrzegasz obecność tutaj i jednocześnie widzimy, że właśnie ta grupa Wagdara ma swoją obecność tam, a mimo wszystko te loty, ci migranci, czy z Etiopii, czy z Algierii, czy z Erytreja, ale też głównie z tych państw biednych. Ale też Syria. Syria, czy... Irak, czy Iran, czy Afganistan, no tych narodowości jest bardzo dużo. Niektóre narodowości nigdy ich nie poznamy, dlatego że te osoby ostatecznie nie wiadomo skąd są, a na przykład e, niektóre akcenty albo niektóre e, 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 języki e, plemienne no trudno rozpoznać, tak? Te osoby też się czasami nie przyznają, dlatego że jeśli osoba na przykład wyjeżdża z Erytrei, a wyjeżdża z Etiopii, zupełnie inaczej może być traktowana. Mhm. W, Euro, w Etiopii może, mamy sytuację, na przykład teraz jest bardzo sytuacja. E, Napięte, jakieś napięte, konflikty zbrojne konflikty, chyba. Konflikty mhm. Wewnętrzne zbrojne po, po sytuacji w Tigraju, po a Teraz oczywiście ponownie walka o wpływy. Więc taka osoba z Etiopii uciekająca może ubiegać się o azyl. z Erytrei już nie. Więc to też są takie kwestie, tak? Mamy obywateli DRK, no to są liczne narodowości i faktycznie Wagner może to wykorzystywać I to jest ta destabilizacja dla Polski. Mhm. Jeśli takowe transporty są, a te transporty mogą być do Moskwy, mogą być do Mińska. I następnie w stronę granicy polskiej. Wspomniałeś o Nigrze, więc przejdźmy może też do tego tematu, który jest obecnie bardzo interesujący. Wiem, że Państwa ten temat interesuje, bo dostawałem tego typu sygnały, żeby może właśnie materiał zrobić na temat tego, co tam się dzieje. I moje pytanie: mówisz o tym, że być może w Nigrze jakaś już obecność wagnerowców jest bądź może być w przyszłości. Ostatnio wyszły informacje, że mogli się spotkać przedstawiciele Nigru z wagnerowcami w Mali, i tu moje pytanie, czy ta hunta, która jest obecnie, jakby całościowo, czy ona ma jakieś mm, ciągoty do Rosji, czy ciągoty są w jakąś inną stronę, czy po prostu jest to jakiś spór wewnętrzny i walczą o swoje, bo ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, bo co czytam, to opinie są mocno rozbieżne. Kwestia jest taka, że za każdym razem, jeśli odwracamy się od Republiki Francuskiej czy Stanów Zjednoczonych, to to automatycznie szukamy po drugiej stronie, czyli Federacja Rosyjska, Chiny, no, możemy też rozważać kraje Półwyspu Arabskiego w kontekście energetycznym, choćby lub inwestycyjnym. W tym momencie, jeśli mamy Mali, Burkina Faso i Gwineę, czyli wszędzie tam, gdzie doszło do tych puczy w ciągu ostatnich dwóch lat, a w Mali i Burkina Faso współpraca z bagnerostami jest bardzo mocna, no to tak, jest to prawda, że jest ta opcja współpracy dla funty dla generała Cianiego z Nigru, żeby taką kooperację podjąć. No, w tym momencie wiemy, że on całkowicie zdecydował się na zerwanie współpracy z, Rep współpracy z Republiką Francuską. Wszystkie porozumienia obronne, wojskowe zostały wypowiedziane, media francuskie zablokowane. Eksport do e, Francji zablokowany. No w tym momencie nie ma innej drogi współpracy niż właśnie z Federacją. Przepraszam, że przerwę, ale co z wojskiem francuskim? Bo wojsko francuskie chyba stacjonowało w Dąbrze. Wojsko francuskie, wojsko amerykańskie i wojska włoskie. Są tam jeszcze pomniejsze liczby, ale na tych trzech krajach należy się skupić. To no, 1500 żołnierzy e, Republiki Francuskiej jest w Nikrze. E, te, 1000 Amerykanów, bo leży 300 Włochów e, i... Mamy, mieliśmy ewakuację, w tym polskich obywateli z Nigru. No to, to, to do tej ewakuacji doszło. W tym momencie, mimo zerwanych porozumień, funta zapewnia, że jest bezpieczeństwo dla ambasad i dla żołnierzy. Aha. Niemniej, nie wiemy takiego momentu. Więc skończąc temat Wagnerowców, e, oni się mogą pojawić z uwagi na Mali i Burkina Faso. No bo, dlatego, że generał Cziani ma jedną, jed, jedną opcję. Jeśli gra przeciwko Francji, no to automatycznie musi poszukać wsparcia od Federacji Rosyjskiej, jak zrobiła to junta w Mali, zrobiła to junta Burkina Faso. No są to, jest to jego jedyna opcja, jeśli chce się utrzymać u władzy. On już rok wcześniej próbował e, prezydenta demokratycznie e, wybranego pana Mohameda Bazum, e, że tak powiem, wypchnąć e, z tego siedzenia prezydenckiego, nie udało mu się to. Bazum też wygrał w 2021 roku 55%, no jest to zwycięstwo, ale nie jakieś ogromne, Aha. więc ta rywalizacja obu panów trwała blisko przez rok, więc Ciani mógł zrobić warunki po współpracy na linii Niger-Wagenhoff, czy też Niger-Rosja. Pamiętajmy o tym, że na szczycie w Rosji, mimo że e, duże uczestnictwo, na myśli liczbę państw, ale niewielkie uczestnictwo, jeśli chodzi o głowy prezydentów, no to ci urzędujący prezydenci, Generałowie Puczyści, czyli Mali i Burkina Faso, mieli trójstronne spotkanie z Władimirem Putinem. Więc nie wiemy, czy jednym z tematów rozmów nie był właśnie Niger. Więc Wagnerowcy są opcją. I teraz tak, e, jeśli w niedzielę, najbliższą dzisiaj, e, jest, to, jest to kilka dni przed, przed, przed niedzielą, e, na ten moment ma być ultimatum dla, przez ECOWAS mm -hmm. e, dla, dla, dla Nigru w kontekście. E, Przywrócenia przy, prezydenta. prezydenta, oddania władzy. No, Póki co sankcje, czyli choćby odłączenie. Prądu dla, przez Nigerię dla Nigru. 90% energii elektrycznej pochodziła dla Nigru z Nigerii. To, co wspomniałeś, czyli te kwestie wojska, no to sankcje pojawiają się od innych partnerów, ale też właśnie eksport takich rzeczy, jak choćby uran, został zablokowany do Francji. Też do... Ale tutaj, jeżeli chodzi o te sankcje, to eko was też nie jest jakiś jednoznaczny, bo chociażby Burkina Faso. E, czy Gwinea chyba są w ECOVAS? A... No, są teoretycznie zawieszone, tylko ECOVAS jest takie powiedzenie, że ECOVAS zawsze obiecuje, ale nie realizuje tego, co zapowiada. Mhm. I o ile kwestie wcześniej to były gospodarcze lub takie mniej wojskowe, to w tym momencie ECOVAS zrobił e, pewien może błąd, dlatego że dał ultimatum. I w tym momencie ECOVAS daje ultimatum. Poszczególni członkowie, a tutaj musimy mówić o tych kluczowych członkach, czyli Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej i Nigeria, czyli no największe, najsilniejsze armie, jednocześnie Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal mają... Potwierdzają ewentualną zbrojną interwencję. I Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej mają francuskie bazy wojskowe na swoim mhm. terytorium, więc jest to wsparcie zawsze Francuzów, więc oni potwierdzają, że nie ma tutaj do niedzieli, do ultimatu, nie ma rozwiązania, to wchodzimy. Mhm. Francuskie wojska są w środku, może być wsparcie francuskie... Jeszcze oczywiście z Paryża. Więc czekamy na rozwój tej sytuacji, no ale Wagnerowcy znowu są częścią. Czyli wracamy do początku naszej rozmowy. Wagnerowcy znowu są problematyczni i pokazują, że niewielką liczbą osób, wspierają jakiś reżim, a nawet jeśli nie wspierali reżimu generała e, Abduhara od część... A jak się będzie opłacać finansowo, bądźmy szczerzy, to będą wspierać. To w tym momencie mamy nagle Wagnerowców w Mali, w Burkina Faso. Częściowo możemy mówić o Gwinei, jeśli mówimy o tym pasie Sahelu. W Czadzie e, prezydent Iris Deby nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, i Czad nagle jest pomiędzy Nigrem i pomiędzy Sudanem. Mhm. I za chwilę jest Eresia. Więc e, to jest jakaś, może nie siła, nie nazwałbym tego siłą, bo Federacja Rosyjska nie ma tej siły z uwagi na konflikty prowadzone e, choćby tutaj e, w Ukrainie. Ale jest to potencjał mhm. mądrze wykorzystany. I jako powiedzmy, że musimy docenić, jak to wykorzystano przy niewielkim nakładzie, bo. Muszę pamiętać, nasze możliwości są nieograniczone, bo nawet jeśli ma, i byłoby bardzo łatwe dla Republiki Francuskiej i Stanów Zjednoczonych przeprowadzić operację obalenia e, tej funty wojskowej. Tylko w tym momencie znowu będzie kolonializm krajów zachodu, że obalamy władzę, bo doszedł, doszło do zmiany procesu wewnętrznego i my go obalamy. Z drugiej strony możemy to tłumaczyć, bo demokratycznie wybrany prezydent Bazoum prosi, o wsparcie kraju zachodu, bo był demokratycznie wybrany. Tak, I prezydent się... Bazum e, chyba nawet dzisiaj wystosował taką prośbę do Stanów Zjednoczonych, ewentualną. O zamianego zachodu. Tak. O to, żeby przywrócić go, przywrócić konstytucyjny porządek, więc byłoby to wytłumaczenie. Więc tu jest decyzja po stronie ecovas i Republiki Francuskiej. Niemniej, widząc to, co się dzieje, e, no na pewno do rywalizacji dojdzie z Ekowasem. Mhm. Dlatego, że jeśli nawet ta junta by się utrzymała no to w tym momencie mamy wypędzenie wojsk francuskich, niemieckich, włoskich, mhm. ale też mamy konflikt wewnątrz. Mamy też jeszcze kolejną grupę, o której wspomniałem, są terroryści rebelianci. Więc Niger może stać się polem bitwy, który i tak dojdzie do zmiany, bo tam ta grupa Wagnera nie jest w stanie utrzymać tego wszystkiego. Nie mhm. jest w stanie utrzymać tak wielkich połaci terenu, tak wielu rywalizujących klanów. Bo Wagner jest dobry do obalenia, do wsadzenia kogoś na, na, na miejsce. Na... Do destabilizacji przede tak. wszystkim. Ale później trzeba to utrzymać. A to potrzebne są fundusze, środki, a Unia Europejska i, yy, i Stany tyle ile pieniędzy włożyły w Niger, no to są ogromne środki, które no, tamte no, obywatele, ale też część hunty na pewno prędzej później to zrozumie. Ale z jednej strony yy, środki, które przekazywała Unia Europejska, napływały do Nigru, z drugiej strony w momencie, kiedy Unia Europejska powiedziała, że wycofujemy, dopóki nie uspokoi się sytuacja, te nasze środki, to znowu Niger mówi, że skończymy z dostawami uranu. I to też może być teoretycznie problem. Tak, no wtedy musimy szukać alternatyw. No, jeśli mówimy o Republice Francuskiej, no to oni bardzo mądrze dywersyfikowali to, czyli mieli innych dostawców, czy Kazachstan, czy, czy Namibie, czy ostatnio porozumienie Emmanuel Macron podpisał w Mongolii na tam, eksplorację. Unia Europejska ma gorzej, no mamy Kazachstan. No, mm. Pamiętajmy a propos obecności wojskowej, no to Kazachstan, e, bazy wojskowe Federacji Rosyjskiej i wpływy Federacji Rosyjskiej, mm. więc Unii Europejskiej też na tym zależy. W związku z tym, ja bym się skłaniał mimo wszystko do misji może stabilizacyjnej Unii Europejskiej, takowe były e, już wcześniej. I też musimy zrozumieć Francuzów, że oni byli w tym Sahelu przecież w e, 6000 żołnierzy prawie, mm. no i wycofali się, no, tak jak Amerykanie, z, z, ze swoich misji. W Afganistanie i Iraku. Więc Francuzi na pewno nie powrócą teraz sami. Oni nie mają ani możliwości, ani też chęci na to, żeby samemu rywalizować. Więc to, co powiedziałeś, to jest problem Unii Europejskiej e, i stąd też pewnie e, zaangażowanie nie Francuzów, ale też oświadczenia państw Unii Europejskiej, w tym Polski, mm. że potępiamy ten zamach. Mm -hmm. A z drugiej strony, e, jeżeli mówimy o tym wsparciu e, tego ewentualnego puczu, czy wsparciu interwencji ECO was. E, Wcześniej w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że Algeria wesprze militarnie juntę, jeżeli będzie po prostu interwencja ECOWAS. Natomiast dzisiaj pojawiła się na stronie MSZ Algerii informacja, że Algeria ponawia swoje głębokie przywiązanie do przywrócenia porządku konstytucyjnego w Nigrze i w tym duchu potwierdza swoje poparcie dla pana prezydenta Mohameda Buzuma. Pytanie, jak to odczytywać, bo z drugiej strony, w dalszej części komunikatu jest, że Algeria ostrzega przed tym, że ewentualna interwencja e, może być wcale nieużyteczna z tego względu, że ona jedynie będzie czynnikiem komplikującym i pogłębiającym obecny kryzys? Jak możemy na to patrzeć? No pan musi pamiętać o współpracy czy związkach Algierii z Federacją Rosyjską. To też jest pewnie nienawiści do Francji. Tak to też y, na pewnym etapie plus no y, w dniu puczu dzień po puczu y, generał sztabu sił zbrojnych Algierii wizytował Sergija Szojgu w Moskwie. Uh -huh. To też symboliczne w kontekście Algierii y, i masz rację, to jest oświadczenie Algierii, a jeszcze było wcześniej oświadczenia niektórych polityków, uh -huh. gdzie Algieria y, opowiadała się bardziej pro puczowsko. Tak. Więc, y, to, to jest takie płynne. Wydaje mi się, że w przypadku wojny, rywalizacji, no, bardziej by zadziałała ten, ta, ta kwestia e, może wsparcia, wsparcia hunty. Wsparcia hunty poprzez uzbrojenie. No, ta Algeria jest też kluczowa energetycznie, więc jak już idziemy w energetykę, no, to nie chcielibyśmy, żeby Algeria się odłączyła od wsparcia dla Europy. W związku z tym tu trzeba być bardzo czujnym, bardzo uważnym, bo nad, e, niszcząc moment e, tej wschodzącej hunty, możemy naciskać na odciski innym partnerom, których mamy w Sahelu e, i w Magrebie. W związku z tym pierwszym punktem powinno być właśnie to porozumienie. Jeśli ECOWAS chce wchodzić, niech konflikt rozwiąże ECOWAS. Mm -hmm. Tylko pamiętajmy, że muszą lepiej wyjść wojska francuskie i amerykańskie. Mm -hmm. Póki te wojska tam są, dopóty one mogą być w jakiś sposób wciągnięte w konflikt. I to znowu pytanie, które się pojawia ostatnio w przestrzeni publicznej: jak postrzegać Wagnerowców jako część armii obcego państwa? czy jako bez No to już chyba kiedyś ambasador przy ONZ Stanów Zjednoczonych e, mówiła, że każdy atak grupy Wagnera będzie traktowany jako e, atak Federacji Rosyjskiej, ale w stosunku tutaj do e, części NATO, prawda? Ale jak to będzie wyglądało w Afryce, no możemy tylko gdybać. Bo... No to pytanie, czy nie pierwszym, pierwszym miejscem, gdzie się o tym dowiemy, nie będzie Afryka? To jest dosyć, dosyć dobre pytanie. E, z drugiej jednak strony, jeszcze zostając przy temacie Algerii, to musimy brać pod uwagę to, że to wsparcie junty, że niekoniecznie jest tak, że ci Algerczycy i algierscy politycy tego bardzo chcą, ale pamiętajmy, że Algeria jest bardzo zależna militarnie, czy jeżeli chodzi o współpracę wojskowo-techniczną z Federacją Rosyjską i prawdopodobnie, jeżeli ta hunta byłaby na rękę Federacji Rosyjskiej, to byłyby na Algerię naciski. Z pewnością, stąd też musimy brać pod uwagę, że Tworzy nam się ten pewien pas rywalizacji, czyli ECOWAS, mamy pas Sahelu, mamy Magreb, w tym, tym Algierię. No, e, najgorsze, co mogłoby się stać dla nas, dla interesów Unii Europejskiej, też kwestia dostaw, znowu kwestia naszego zaangażowania, bo musimy pamiętać, jeśli Stany Zjednoczone i Republika Francuska są obecne, mówiąc najprościej, tam, mhm. a nie tu, to to jest problem dla nas. No tak. Bo są obecne tam, a nie tu, są po prostu najprostszym ruchem, jak po prostu jak piłka nożna, prostu, zmiana, przerzut po prostu piłki na na, na drugą stronę boiska do, 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 do bocznego pomocnika. I musimy trzymać kciuki, żeby to nie był Messi, Ronaldo czy Mbappe. E, więc tak, to jest ogromny problem w kontekście, w kontekście Algierii, bo automatycznie włączy nam się zaraz Maroko, mhm. a zaraz będzie kwestia największa, najbardziej problematyczna, czyli, czyli migracja. Jeśli tam się znowu zrobi problem, Dziesiątki tysięcy ludzi znowu uderzą w stronę Unii Europejskiej, będą próbowali się prze przeprawić przez morze. Do tego dojdą te, to co mówiłeś, te transporty wspierające przez Wagnera na Białoruś czy, czy do Rosji i my będziemy się z tym kryzysem spierali. Więc Algeria jest tym game changerem. Ja bym ja bym widział to tak, że Algieria, mimo wszystko Maroko, te kraje będą się wstrzymywały tak długo jak mogą i pozostawi się to ekowasowi. Francji i USA do rozwiązania. To w takim razie, co powinna zrobić Unia Europejska i generalnie państwa europejskie, którym zależy m.in. przez utrzymanie płynności dostaw w miarę stabilnej sytuacji w tamtym rejonie? Już mówiłeś tutaj o ewentualnej jakiejś misji pokojowej, że takie coś wchodziłoby w grę, ale co innego można zrobić? Sankcje? Sankcje no, też widzimy na w sytuacji Federacji Rosyjskiej, że te sankcje nie zawsze są skuteczne. Niemniej... Przede wszystkim też są odłożone w czasie. Zanim to zacznie działać, też mija pewien okres czasu. Niemniej, samo przedstawienie swojej mocnej pozycji w konkretnym kierunku, jak my to widzimy, z czym się nie zgadzamy, dla mnie jest jeszcze czymś dużym, bo opowiadamy się po konkretnej stronie. Niger, ok, to jest duży problem, jeśli chodzi o Sahel, o kwestie demokratyczne, niemniej uważam, że powinniśmy zabezpieczać stopniowo. W tym momencie Niger jest dla Polski ważny, dla Unii Europejskiej, ale jest to największy problem Republiki Francuskiej. Mhm. W związku z tym powinniśmy bardziej dostrzegać to jako lekcję, że w przyszłości budujemy może stopniowo swoje bezpieczeństwo, bo ta misja Francji, Barkano, ona się posypała z uwagi na ogrom tego terenu. W tym Niger nie powinien być taką dla nas lekcją, że budujemy, jeśli chcemy współpracować, no to maksymalnie zabezpieczamy jeden kraj i budujemy dalej. Te, to, będzie, to będzie dla nas najrozsądniejsze, bo Niger był demokratyczny, a mimo wszystko nie byliśmy w stanie tego, tego zatrzymać, i teraz konsekwencje ponosi mhm. cała Unia Europejska. E, w związku z tym dywersyfikacja energii, ale to to jedno, i, i surowców, ale w kwestii samego Nigru, e, tylko i wyłącznie jak najdłuższe podtrzymywanie tego, żeby ten prezydent powrócił na swoje miejsce mhm. i z czasem, jeśli odetno, odetnie, od, 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 odetniemy i będą odcięte wszelkie, choćby kwestia elektryczności, ale też yy, eksportu, importu żywności, no to muszę pamiętać, że to w pełności na Huntę zadziała, bo chodzi o obywateli. I Niger jest jednym z najbiedniejszych państw świata. W związku z tym Hunta obiecuje nowe jutro. Nowe jutro może być z Rosją, ale jak to mówiłem parokrotnie nikt ci tyle nie tyle, ile ci może obiecać Federacja Rosyjska w Afryce. I w związku z tym jak długo e, ci obywatele wytrzymają to, że nic nie mają, albo to, że mimo wszystko, że Francja odeszła, nic się nie zmieniło? Mhm. Więc interwencja zbrojna nie musi być automatycznie teraz, tylko to może być proces, który trwa. Dlatego że w tym, tej, tej huncie, e, w tym wojsku e, Nigru, e, by the way nigryjskim, a nie nigeryjskim, e, tam nie było pełnego przekonania od razu dla e, całego przewrotu. W związku z tym tam też są młodsi generałowie, młodzi pułkownicy, którzy być może też zobaczą, że okej, okay, jednak z tymi wagnerostami to nie jest tak dobrze. Ale z drugiej strony nawet e, przyjmijmy taką sytuację, że uspokaja się. Zostaje przywrócony prezydent e, Buzumi. E, jaką my mamy pewność, że w przyszłych następnych wyborach nie wygra właśnie przedstawiciel hunty wspierany między innymi przez Rosję chociażby finansowo? No, dlatego e, to jest ten problem, który my dostrzegamy jako kraje demokratyczne. Chcemy inwestować, chcemy wspierać te kraje, ale musimy pamiętać, że jeśli nie chcemy konfliktów, to jednocześnie nie możemy dać tylko funduszy. Bo w tym momencie jest tak, że my mówimy dzielcie i rządcie, my dajemy wam fundusze, a wy trzymacie względne bezpieczeństwo. No nie, tak to nie działa, bo to wtedy będzie studnia bez W związku z tym wchodzimy we współpracę, oczekujemy demokratycznych wyborów z obserwatorami, z partiami opozycyjnymi, partiami rządzącymi i wówczas uzależniamy nasze wsparcie. Od e, takiej sytuacji. Transparentności. Transparentności, uczciwości, ale też możliwości prowadzenia operacji przeciwko grupom terrorystycznym i mhm. Jeśli byłoby tam, przywrócony byłby bazą, ale odbyłyby się wybory, nawet przy dezinformacji, bo dezinformacja jest wszędzie, także w Polsce i w całej Europie, ale wygrałby e, jego przeciwnik przy wsparciu Rosji, no to automatycznie mamy znowu rywalizację, niemniej ten demokratyczny prezydent jest już na miejscu. Jest na miejscu, możemy próbować budować na kimś, kto miał władzę. rozumie sytuację, to wsparcie wojskowe było, dlatego że problemem jest to, że trwała właśnie od lutego misja wojskowo-szkoleniowa Unii Europejskiej. Mhm. Czyli wypracowanie tych wartości dla powiedzmy kadry wojskowej Nigru no miało być właśnie kolejnym etapem. No i ten etap został skasowany. Nie podbędziemy się nigdy wpływów Federacji Rosyjskiej z Afryki, musimy się z tym pogodzić. Co więcej, nie podbędziemy się wpływów chińskich, a wpływy chińskie z rosyjskimi mogą rywalizować. Ale znowu mieliśmy świetny przykład dezinformacji, ale też budowania na współpracy. Jak e, um, udało się, albo tak to przekazała ambasada Pekinu, e, grupa Wagnera uratowała e, w kopalni, bodajże nie chcę skłamać, w RSA, e, grupę Chińczyków, którzy wydobywali tam surowce. I ambasada Pekinu o, oświadczyła, że to oni wezwali właśnie Wagnerowców po wsparcie, żeby ochroniali. Więc to też jest taka kwestia, że Chińczycy mają podobne takie nie potrzebują tej transparentności tych... E, tych zasad demokratycznych, tylko współpracują ekonomicznie, ma no ekonomicznie to też fundusze. W związku z tym e, musimy być obecni, żeby rywalizować, bo tak długo jak jesteś obecny, tak długo nie wypadasz z gry. Tu nie chodzi o to, że Afryka e, będzie dla nas okej, okay, kończymy, dzisiaj tego nie ma. Tam są surowce, tam są możliwości. E, kapitan Traore z, 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 z hunty w Burkina Faso powiedział: dlaczego Afryka jest tak biedna, skoro ma tyle surowców? No, to jest kwestia wydobycia, to jest kwestia współpracy, kwestia transportu. Kwestia no właśnie tej demokracji. Ale też przez brak infrastruktury bardzo często. Ktoś to musi zrobić, ktoś to musi zbudować. O ile demokracja nie jest idealnym systemem na Afrykę, no to żeby zbudować, żeby dać ludziom pracę, ktoś to musi zrobić. Owszem, mogą robić to Chińczycy, mogą robić to Amerykanie, mogą robić to Francuzi, może to robić Polska. Bez tej przeszłości kolonialnej, kwestie rolnictwa świetnie rozwinięte czy cyberprzestrzeni, możemy tam wchodzić. Niemniej to jest nieskończona gra. Mhm. Bo zawsze będzie ta rywalizacja, że jeden rynek wypycha inny. Przykładem niech będzie Ukraina. Teraz trwa wojna. No to za chwilę będą firmy polskie, amerykańskie, chińskie, które będą chciały inwestować w odbudowywanie Ukrainy. No to, to też będzie kolejny rynek ry 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 rywalizacji. Za chwilę w Afryce wybuchnie kolejny. Ten rynek rywalizacji już jest dosyć A, duży. Bo no, ty wiesz nawet lepiej, więc ten rynek jest. Za chwilę wybuchnie kolejna wojna, bo to jest świat niekończący się znowu rywalizacji. No i będziemy na Indo-Pacyfiku mieli. Państwo skonfliktowane, gdzie będzie trzeba coś odbudować. Więc e, Afryka to jest miejsce poszukiwania e, swoich wpływów. I teraz a propos tego szczytu, który był. E, niektórzy prezydenci bali się wyjechać z po prostu swojego kraju na szczyt w Afryce. Nie tylko dlatego, że nie chcieli być po prostu w Petersburgu, ale też wyjazd mógł się łączyć z tym, że dojdzie do zamachu stanu. No, jest to duży problem, zresztą też symptomatyczne co do Afryki i grupy Wagnera było to, że między innymi rozmowy z przedstawicielem, zresztą e, szefem grupy Wagnera, Prigorzynem, odbyły się właśnie na tym spotkaniu rosyjsko-afrykańskim. No, czyli znowu wracamy, cieszę się, że tak, e, tak dobrze nam się rozmawia, bo znowu wracamy do początku, czyli grupa Wagnera i pojawiła nam się na Białorusi, i pojawia się w Afryce, i pojawiła się na szczycie rosyjsko-afrykańskim w Petersburgu, więc niech to będzie. Najlepszy przykład tego, że oni dobrze dostrzegają, jak mogą niewielkimi środkami po prostu przekonać i może nie przekupić, ale bardziej opowiedzieć, jak to Wagner potrafi zbudować potęgę afrykańską. I tutaj postawmy kropkę. Moim i państwa gościem był dr Aleksander Olech. Jeżeli ta rozmowa wam się podobała, to zachęcamy do zostawienia łapki w górę, oczywiście kliknięcia subskrypcji. No i widzimy się niebawem. Dziękuję. Dziękuję Ślicznie.